Dorota Łosiewicz, to jest Telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, dietetyk. Witam panie doktorze bardzo serdecznie. Czy my się widzimy, słyszymy? Witam serdecznie pani Doroto, widzę i słyszę. Mam nadzieję, że vice versa. Tak jest, już widzę. Panie doktorze, my mamy pewien niedokończony temat, który obiecaliśmy widzom, ponieważ gdy go rozpoczęliśmy czas jakiś temu, skończył się nam czas, a była to witamina D. A jeśli chodzi o witaminę D, to mamy takie ciekawe doniesienia ze świata. Kolejne analizy specjalistów potwierdzają, że istnieje związek między poziomem witaminy D w organizmie a koronawirusem. Spośród ponad 200 pacjentów z COVID-19 leczonych w Hiszpanii, ponad 80% miało niedobór witaminy D. Pytanie takie, panie doktorze, czy niedobór witaminy D zwiększa ryzyko zakażenia? I w drugą stronę, czy właściwy poziom witaminy D oznacza, że na pewno nie zachorujemy? Znaczy, czynników, które mogą wpłynąć na naszą odporność, jest troszkę więcej. To nie jest sama witamina D, prawda? I mam pacjentów, którzy pod koniec roku mieli ogromny stres związany z różnymi rzeczami biurowymi, jakimiś innymi, i mimo dobrego stężenia, akurat nie na COVID-a, ale na co innego zachorowali, i powiedzmy mieli jakąś tam załamaną nieznacznie odporność. Natomiast co do tego stężenia witaminy D, to mówimy już od jakiegoś czasu, prawda? Ja o tej witaminie D mówię od samego początku. Troszkę się ze mnie koledzy śmieją, ale widzę, że badania potwierdzają, co mówimy. No spokojnie, z doktora Bodnara też się śmieją, a zaraz cały świat się będzie leczył amantadyną. Także faktycznie pan doktor od początku tę witaminę D sygnalizuje. I teraz o co chodzi? Witamina D ma naprawdę wielorakie działanie. Między innymi, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że ona zmniejsza ilość chorób cywilizacyjnych, jak nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, zawały serca, udary mózgu, choroby degeneracyjne mózgu, a także działa fantastycznie w depresji i w niektórych przypadkach schizofrenii, to są, mówimy o wszystkich chorobach, które zwiększają ryzyko zachorowania ciężkiego na COVID-19. W związku z tym podanie, uzupełnienie niedoborów, prawda? Bo o co chodzi? Nasi producenci żywności robią wszystko, żebyśmy tej witaminy D mieli mało w organizmie. Nie wiem, jakoś tak to jest robione, no bo jeżeli nam się poleca, to nam się poleca produkty zamiast masła. W maśle mamy naturalnie sporo witaminy D. Czy może nie jest tak dużo, ale spożywamy sporo ilości masła i w ogóle na biału. Na biale tłustym jest ta witamina. Jeżeli nabiał odchudzamy, to razem z tym tłuszczem zabieramy witaminę D. Czyli rzeczywiście większość z nas ma niedobory tej witaminy. Jak my sprawdzamy tutaj u nas w przychodni stężenie witaminy D u pacjentów we krwi, jesienią, no bo to najczęściej się robi, bo pacjenci chcą to wiedzieć, to się okazuje, że no 90% ma za mało, dużo za mało. Także to rzeczywiście ta witamina, i wiemy o tym, że jeżeli jest jej odpowiednia ilość, to zmniejsza ryzyko, tylko teraz jest kwestia normy, bo normy, które nam są przedstawione, to jest, powiedzmy, mniej więcej stężenie we krwi powinno być między 30 a 50 nanogramów na mililitr. Tak jest oficjalne. Potem jest taka przerwa, no takie, powiedzmy, stężenie jakieś tam, a powyżej jest tu toksyczne. I ja tutaj miałem coraz więcej pacjentów, którzy suplementowali witaminę D sobie lub pod okiem specjalistów czy dietetyków, czy lekarzy, i mieli znacznie powyżej 100 i nie mieli żadnych objawów chorobowych. Według mnie powinno się zweryfikować, czy to stężenie powyżej 100, czy może 200, czy może 300, zwane toksycznym, jest rzeczywiście toksyczne. Dlatego że jak czytałem ostatnie opracowania, coraz więcej profesorów mówi, że odróżnijmy stężenie toksyczne od nadmiernego stężenia witaminy D. No właśnie, ale bo jeżeli na przykład nie będziemy podawać wapnia, to ta witamina D nie będzie taka dla nas szkodliwa. A jeżeli z witaminą D damy witaminę K2 jeszcze, która powoduje dystrybucję wapnia w odpowiednie miejsce, to rzeczywiście ta szkodliwość potencjalna będzie jeszcze mniejsza. Dobrze, panie doktorze, ale stężenie we krwi to no, jest pochodną dawki, jaką przyjmiemy. W jakich więc przyjmować dawkach tę witaminę D? Bo w ogóle ta witamina D jest przez nas taka niedoceniana. No wszyscy wiemy, że dzieci muszą w okresie zimowym dostawać, prawda, te kropelki, dzieciom się podaje kropelki, ale mało który dorosły tak naprawdę pamięta, że wszyscy powinniśmy tę witaminę D przyjmować. Ja przyjmuję, ale w takich dawkach, tam jest, to jest chyba 1000. Pytanie, czy to jest dawka wystarczająca, czy pan zaleca jakieś... Dla większego noworodka tak. No... Już jakiś, prawda, czas nie jestem noworodkiem, muszę powiedzieć. Czyli jaką także dawkę powinnam przyjmować? Zalecam, może to będzie, wyjdzie trochę drożej, ale zalecam sprawdzenie stężenia witaminy D przed kuracją. Mhm.
I to, cośmy empirycznie zobaczyli, że jeżeli ktoś ma za mało, to zimą dawka 8-10 tysięcy dla przeciętnego Polaka o masie ciała 80-100 kg będzie dawką dobrą, mniej więcej. To się oczywiście ułożyło tak przypadkiem 80-100, 8000, 10 tysięcy jednostek dziennie. Natomiast tak to mniej więcej wygląda, dlatego że ta witamina T wraz z masą ciała się zużywa szybciej. Panie doktorze, to taka dawka jak dla konia, bo takiej dawki 10 tysięcy jednostek to ja nie widziałam dla ludzi. Końskie są 20 tysięcy, 50 rzeczywiście są dostępne na rynku. Oczywiście jako lekarz tego nie mogę polecać, no bo to są preparaty weterynaryjne, prawda? Natomiast dawki rzeczywiście są duże, tym, że my to robimy pod kontrolą stężenia witaminy D we krwi. I to jest ważne, że my dochodzimy do tych 8-10 tysięcy u sporej ilości osób, szczególnie u seniorów z nadwagą czy z cukrzycą i nadciśnieniem. Oni rzeczywiście około 10 tysięcy muszą łykać, żeby osiągnąć te, powiedzmy, 40 kilka, 50 kilka nanogramów na mililitr, czyli to stężenie, które gwarantuje przyzwoitą odporność. No to w takim razie jakie dawki powinien przyjmować normalny człowiek, żeby nie przedawkować? I rozumiem, że pan zaleca najpierw sprawdzenie tej witaminy D we krwi, no ale możemy coś też brać profilaktycznie, więc czy w ogóle jest coś takiego jak branie profilaktyczne, w jakich dawkach i czy można przedawkować? Już pan troszeczkę o tym mówił. Czy jakaś, to znaczy, jest tak, toksyczna, że dawka zalecana przez głównego inspektora sanitarnego to jest te 2000 jednostek, tak powiedzmy, dla każdego dorosłego. W niektórych przypadkach 4000, na przykład u otyłych, 8000 to już takie, według niektórych, ryzykownie seniorzy otyli z chorobami, to co mówiłem. Natomiast dawka 2000 jest taką dawką uznaną za dawkę bezpieczną dla przeciętnego dorosłego żywiącego się w markecie, prawda? Natomiast to, co mówicie, mówię naprawdę, bardzo mało osób przy tej dawce ma stężenie 30, które jest uznawane za minimalne, skuteczne. Już nie mówię o wyższych stężeniach, prawda? Czyli jeżeli coś nie sprawdza, no to 2000 i więcej nie powinien brać. Tak mówią oficjalne zalecenia. Mówi pan o tym, że powiedzieć inaczej. Mówi pan, panie doktorze, o żywieniu w markecie. Pytanie więc, jak żywić się zdrowo i czy te witaminę D możemy tak naprawdę mieć, troszkę też pan mówił o tym na początku, ale poprosiłabym o rozwinięcie tematu, czy wystarczającą jej ilość można mieć po prostu z pożywienia, nawet jak pan powiedział, tego marketowego? To znaczy, jeżeli pójdziemy w kierunku półki z tym, tą, powiedzmy, tą zdrowszą, mniej niezdrową czy zdrowszą żywnością, to zobaczymy, że tam na przykład będzie wśród produktów nabiałowych będą produkty tłuste. Tłuszcz, kwasy tłuszczowe zawarte w nabiale są takie, tak są dobrane, żeby umożliwić przeżycie oseskowi i odnowę układu pokarmowego, a nie po to, żeby go zabić. W związku z tym tutaj pianie, tak powiem, jakichś strasznych rzeczy na temat cholesterolu i innych składników tłustych w mleku według mnie jest takim po prostu jakimś, no bo wszyscy mówią, że tłuszcz jest niezdrowy. Tak to ja też powiem, to też jest niezdrowe. Tłuszcze zawarte w nabiale są bardzo zdrowe dla jelit, dla całego człowieka i jest tam właśnie witamina D. Jeżeli nam się ogranicza, jest chudy ser, chudą śmietanę, no jak chuda śmietana, to w ogóle jakaś bzdura, prawda? Chude coś tam innego. Jedzmy normalny nabiał, to w tym momencie my na tyle dużo tego nabiału spożywamy, że tam będzie sporo tej witaminy D. W smalcu nie jest, prawda? No wiadomo, w smalcu jest witamina D. W mięsie, w jajach, jaja nie zrobię, no bo tłuste. No mamy takie zboczenie w kierunku tego tłuszczu, ale widzę coraz mniej, on na szczęście robi nam krzywdę. Natomiast oczywiście ryby i tran to jest najbogatsze źródło, tylko tego tranu to naprawdę to w tranie, czyli w wątrobie z dorsza wyciśniętej, w tym oleju wyciśniętym, tam jest naprawdę sporo tej witaminy D i tam powiedzmy te 3-4 łyżki dziennie światło ludzi wystarczą. To jest kilkukrotność tego, co jest normalnie w rybach. Na przykład w dorszu, tak wreszcie, że tak powiem, tej ryby, tego tłuszczu tej witaminy D tak wiele nie ma. Natomiast w tym oleju z wątroby rzeczywiście jest tego sporo i rzeczywiście wybierać tran, ale z połowów atlantyckich, żeby to było jak najmniej skażone, bo wraz z tłuszczem wejdą toksyny, które spływają sobie, niestety my zanieczyszczamy akweny wodne i te ryby, jeżeli zrobiony tłuszcz z dużej ryby, która długo pływa i jeszcze powiedzmy, no nie z Bałtyku, ale powiedzmy z tych przybrzeżnych wód, co często się robi, niestety ono jest skażone, czyli trzeba wybierać droższy tran i te kilka łyżek dziennie rzeczywiście wypić. Smaczny nie jest, no, ale coś za coś, tak? Panie doktorze, w kapsułkach.
Panie doktorze, nie ukrywam, że mam lekki dysonans, ponieważ za pana plecami widzę napis dietetyczne leczenie, dalej nie widzę, bo pan zasłania, i z drugiej strony słyszę, że mówi pan, żeby jeść tłusty ser, pić tłuste mleko. No chyba powinien mi pan kazać odtłuszczone, no przecież to w diecie wszystko jest odtłuszczone, nieprawdaż? No właśnie, to ja jestem cały czas z tym, od kiedy się zajmuję dietetyką, z tym walczę, dlatego że no możemy zrobić o tym w ogóle oddzielny program, o tłuszczach zawartych w nabiale. One są po to, żeby te osewski przeżyły, naprawdę. To natura nie stworzyła, że tak powiem, tych prawda, wyrostków w skórze kobiety po to, żeby zabijać własne dzieci, tylko po to, żeby jednak one były dobrze odżywione. I wiadomo, im dłużej dziecko się żywi piersią, prawda, tym lepiej. No to nagle tak, tu jest dobrze, a jak jesteśmy dorośli, to już źle, no to już nie można. No tak jest, troszkę takie nie do końca konsekwentne, prawda? A skład naprawdę, skład siary, bo to jest jedna rzecz, a potem tego późnego mleka, one są różne oczywiście, natomiast te tłuszcze regenerują układ pokarmowy. Jeżeli układ pokarmowy działa sprawnie, to przepuszcza inteligentnie to, co powinien przepuścić, a zostawia w jelitach to, czego nie powinien przepuścić. W związku z tym to działa dla naszego zdrowia. Czyli te tłuszcze zawarte w mleku i jego produktach są naprawdę zdrowe dla nas i konieczne. Skoro już na diety nam zeszło, a mamy, który tu dzisiaj, 7 stycznia, tak, nowy rok, 7 stycznia nowego 2021 roku, niektórzy mówią z nowym rokiem, nowym krokiem, nowy rok, nowa ja. Jak zmieniać te zwyczaje żywieniowe, zostawiać ze sobą złe zwyczaje, wchodzić w dobre przyzwyczajenia? Co warto porzucić, a co zacząć z nowym rokiem? Z doświadczenia mówię, nawadniać się, dlatego że połowa społeczeństwa jest za słabo nawodniona. To jest pierwsza rzecz. Druga, co do tych, powiedzmy, jeszcze odporności i w ogóle cukier, wywalić cukier. Akurat podwyżka tych produktów z zawartością cukru mnie cieszy, tylko bym chciał, żeby całe te pieniądze poszły na ochronę zdrowia, na leczenie cukrzycy, na naczynia, na neurologię, na kardiologię, na takie rzeczy, a nie gdzieś tam nie wiadomo gdzie, prawda? To bym był z tego po prostu szczęśliwy, z tego powodu. Warzywa, no to co mówi się, jedzcie warzywa, wszyscy mówią, no zimą te warzywa są średniej jakości, w związku z tym te mrożonki akurat są dobrą alternatywą, natomiast dobrze by było, żeby w każdym posiłku, no przynajmniej połowa tego talerza to były warzywa, to już nie jest źle. Ziemniaków ja bym tu za bardzo nie włączał, bo tam jest sporo cukru w postaci skrobi i nie zawsze, że tak powiem, ono jest najzdrowsze, tych ziemniaków tak bardzo bym nie zaliczał. Owoce, nie częściej niż raz dziennie tak naprawdę, i raczej polskie sezonowe, teraz no to jabłka i ewentualnie cytrusy, które mają, powiedzmy, troszkę tej witaminy C, mandarynki mają więcej niż cytryny, takie rzeczy. I teraz no tam kwestia, no czy jestem wegetarianinem, czy nie, to już naprawdę, jeżeli się ktoś żywi w markecie, nie jest trudno powiedzieć, czy mięso z marketu, czy warzywa są, co jest bardziej niezdrowe, no bo to raczej, czy powiedzmy mniej zdrowe, bo to w tych kwestiach trzeba rozpatrywać. Ryby, no ten ryby, powiedzmy, no to co mówiłem, są trochę skażone, ale przynajmniej raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu dobrze było zjeść, z tym, że ryb nie powinno się podgrzewać powyżej 100 stopni, dlatego że one zawierają oprócz witaminy D jeszcze kwasy omega-3. One są, prawda, sprzęgnięte w trójglicerydy, są bardziej oporne na temperaturę, ale jednak powyżej 100 stopni się powinno podgrzewać, w związku z tym gotowanie w niskich temperaturach będzie fajne, smażenie, pieczenie już nie ma znaczenia. To już jest po prostu, to są zniszczone kwasy omega-3 i one będą promowały wystąpienie takich chorób jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość i pochodne. Mm-hmm. No tak na szybko, czy coś jeszcze? A, probiotyki, to jest bardzo ważna rzecz. Chciałam na koniec zapytać o te kiszonki i probiotyki, ale czas nam się niestety kończy. To jednym zdaniem, szybciutko. Kiszonki polskie, nasze tradycyjne, są super, jeżeli ktoś nie toleruje, ewentualnie tak zwany, ja to nazywam kiszony nabiał, czyli jogurt, kefir i tak dalej. Dziękuję serdecznie, dr Michał Mularczyk, internista, dietetyk, kardiolog interwencyjny, był moim i państwa gościem. Uzupełniamy niedobory witaminy D w takim razie. Dziękuję państwu serdecznie, to były Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl, Dorota Łosiewicz, do zobaczenia.